Serce to zaiste wspaniały narząd. Narząd, który pracuje przez całe nasze życie. Zaczyna pracę bardzo wcześnie, bo już w łonie matki. Całe nasze życie jest uzależnione od tego, w jakim jest stanie. Zbudowany jest w sposób bardzo prosty, bo składa się z dwóch przedsionków, dwóch komór. Posiada zostawki, posiada mięsień, posiada naczynia wieńcowe, które służą do tego, żeby zaopatrywać mięsień serca. Produkty odżywcze noszone przez krew. Choroby serca mogą być związane z każdą częścią, którą wymieniłem, a więc to mogą być choroby dotyczące zostawek, naczyń wieńcowych i samego mięśnia serca, jak również wielkich naczyń, które wchodzą lub wychodzą z serca. W każdym sercu są cztery zostawki. Zostawka pomiędzy prawym przedsionkiem a prawą komorą, nazywamy tą zostawkę zostawką trójdzielną. Następnie zostawka pomiędzy prawą komorą a tętnicą płucną. Jest to zastawka tętnicy płucnej. Zastawka pomiędzy lewym przedsionkiem a lewą komorą. Nazywamy ją zastawką mitralną. Oraz zastawka pomiędzy lewą komorą a aortą. Zastawka aortalna. Zarówno zastawka tętnicy płucnej, jak i aorty. Nazywamy również te zastawki zastawkami półksiężycowatymi ze względu na kształt płatków tej zastawki. W Polsce od wielu, wielu lat liczba operacji zastawkowych jest właściwie na tym samym poziomie. To jest w granicach 2400-2500. Co roku tyle jest operacji naprawczych lub wymiany zastawek w Polsce wykonywanych. Jest rzeczą oczywistą, że ideałem dla pacjenta jest zawsze posiadać własną zastawkę. W związku z tym chirurdzy coraz częściej starają się naprawiać zastawki zmienione chorobowo, a nie wymieniać na protezy. Najczęściej dotyczy to naprawa zastawek, dotyczy dwóch zastawek. Zastawki mitralnej i zastawki trójdzielnej. A więc tych zastawek, które się znajdują pomiędzy przedsionkami i komorami. My mamy sposób na to, żeby starać się zminimalizować uraz związany z niedokrwieniem serca. Jednym ze sposobów jest oziębienie serca do temperatury 8 stopni Celsjusza. Wtedy zapotrzebowanie na tlen jest znacznie mniejsze niż w normalnych warunkach. I to serce, które nie pracuje w tym momencie, może być przez jakiś czas niedokrwione i nic istotnego, złego w tym sercu nie nastąpi. Stosujemy tak zwane płyny kardioplegiczne, to znaczy płyny, które posiadają substancje zatrzymujące pracę serca natychmiast. Dlaczego chcemy to zrobić? Bo serce niepracujące mniej potrzebuje tlenu. I druga rzecz, te płyny oziębiają serce.